Witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, w którym przyjrzy mi się bardzo skomplikowanemu, bardzo dużemu zestawowi, a będzie to to maleństwo, które tutaj widzicie. Ten malutki blisterek z minionków, Rise of Gru, więc na mnie to pozostaje. Zapraszam was na kolejny odcinek. Ten najnowszy film z minionkami musimy czekać do przyszłego roku, ale na całe szczęście LEGO wychodzi na naprzeciw, wypuszczając parę zestawów właśnie związanymi z tymi małymi jegomościami w niebieskich portkach. I naprawdę jako wielki fan tych małych jegomości oraz gru bardzo się cieszyłem słysząc o tym, że dostaniemy bardzo dużo fajnych, ciekawych zestawów właśnie związanych z tematyką, ale też i że dostaniemy to maleństwo tutaj, ten malutki blisterek, który zawiera minifigurki. Jako że uwielbiam zbierać minifigurki, bardzo się cieszyłem z tego powodu i postanowiłem, że jak będę w LEGO Store, to kupię sobie akurat to malutkie cudo, co tutaj widzicie. Akurat ten blisterek zawiera cztery postacie: Gru, Boba, Kevina oraz Belle Bottom. Bella Bottom to jest unikatowa minifigurka, którą możecie znaleźć tylko i wyłącznie w tym maleńkim cudeńku, które tutaj mamy. Poza tymi czterema figurkami, które tutaj znajdujemy, to można są tutaj również różne akcesoria, które są tak naprawdę takim zapychaczem tego wszystkiego. Nie okłamujmy się, bo naprawdę chodzi o to w tych malutkich blisterkach, o te minifigureczki, które tutaj znajdujemy. No i po poskładaniu tego wszystkiego, co znajdujemy w tym blisterku, pojawi nam się takie coś naszym oczom. Cztery minifigurki, dodatkowe akcesoria. Skupmy się na razie na tych minifigurkach, które możemy znaleźć w tym zestawie. Jest to Bella Bottom, Guru, Kevin oraz Bob. Zacznijmy od Belle Bottom, bo to jest unikatowa figurka, którą możemy znaleźć tylko i wyłącznie w tym zestawie. Nie jest ona dostępna nigdzie indziej. Jest naprawdę wykonana przecudnie figurka, jak zresztą w wypadku wielu innych zestawów, które dostajemy. Także w tym wypadku LEGO nas zawiodło. Dobrze wykonane nadruki, zarówno na torsie tej minifigurki, ale również na nogach. Tors i nogi są nadrukowane. Zacznijmy od nóżek. Ładnie nadrukowane spodenki, połączenie tego fioletu z różem naprawdę cudnie się to prezentuje. Kontynuacja tego tutaj, tej zawieszki od faska. Naprawdę jest to strzał dziesiątkę i bardzo ładnie to kontrastuje z całością. Tutaj te stawki z futra, naprawdę jest to pięknie wykonane. Wielka szkoda, że LEGO nadal nie nadrukowuje nam boków tych minifigurek. O wiele lepiej by to się wyglądało oraz by dopełniało całości. No ale cóż, i tak nie zmienia to faktu, że nogi są wykonane bardzo dobre. Tors tej minifigurki również wykonany jest na bardzo dobrym poziomie. Dostajemy cudnie nadrukowaną różową koszulkę oraz tutaj taki fioletowy płaszcz. Naprawdę jest to fajnie wszystko nadrukowane, fajnie wykonane pod względem graficznym. Ale żeby dopełnić wszystkiego, pod szyją tej minifigurki znajdujemy również tutaj to fioletowe futerko, takie same jak na nóżkach tej oto minifigurki. Tył również jest nadrukowany, ale tylko w jednym miejscu. Jest tutaj kontynuacja tego fioletowego futerka, które Bella Bottom nosiła pod szyją. Twarz mamy nadrukowaną z dwóch stron. Mamy dwie minki, taką uśmiechniętą i taką złą. Ale i tak naprawdę bardzo ładnie wykonana figurka z pięknym afro na głowie, bo tak naprawdę najbardziej w tej figurce rzekomo to afro, które ma na głowie. Jest tak dla mnie strzał w dziesiątkę. Kolejnym figurką, jaką znajdujemy w tym zestawie, jest to Guru. Bardzo prosto wykonana figurka młodego Guru, którego będziemy mogli zobaczyć w filmie Rise of the Gru. Piękne, monochromatyczne, niebieskie nóżki, ale z tego co pamiętam właśnie Guru nosił takie monochromatyczne, monotonne stroje, także tutaj zostało nam tutaj to bardzo ładnie odzorowane. Tors, fajna drukowana marynarka, płaszcz, kurtka, którą Guru nosił, cudownie to wygląda. Ten biały detal na dole, który znajdujemy tutaj. To ma być najprawdopodobniej jakaś wystająca bluza pod koszulę, którą akurat sobie Gru ubrał tego dnia. Oraz ten szalik, standardowy szalik, który Gru nosił przez wszystkie swoje filmy, także i w tym wypadku nie mogłoby zabraknąć w tym zestawie. Wygląda to naprawdę cudnie i dopełnia całość tego zestawu ten szalik w te biało-szare pasy. Strzał, dziesiątkę pod każdym względem. Główka nadrukowana z dwóch stron, mina uśmiechnięta, aż taka zakłopotana. Naprawdę wygląda to cudownie. No i dopełnia wszystkiego tutaj ten piękny fryz, który Gru ma na swojej głowie. Cudo. No i pozostały nam dwa minionki, które są też dorzucone do tego zestawu. Bob i Kevin. I powiem wam szczerze, zaskoczyło mnie, jak można kreatywnie wykorzystać elementy z LEGO do wykonania minifigurek, minionków, które tutaj znajdujemy. Tak naprawdę te elementy, które tutaj mamy, znajdowałem zazwyczaj w różnych zestawach City, kreatorach, jako jakieś hydranty, albo inne elementy wizualne, które wymagały akurat pojazdy. Tutaj zostało to użyte jako główki minion. Jest to naprawdę strzał w dziesiątkę, jest to wykonane genialnie pod każdym względem. Okulary, które mają założone minionki, zarówno jeden jak i drugi, są to elementy zespolone z tym oto tutaj elementem. Więc jesteśmy w stanie ich ściągnąć, ale oczka możemy sobie dowolnie odczepić i mieszać sobie pomiędzy minionkami, jak nam będzie, że mnie się podobało. Dolna część tej minifigurki jest bardzo ładnie nadrukowana, dostajemy na niej nadruk spodenek z pięknie nadrukowaną kieszenią na środku oraz tutaj z zrobionymi nadrukami pasów, które są zapięte nad rączką naszej minifigurki. Same rączki są odczepiane, więc musimy ją zmontować po wyciągnięciu z blisterka.
Ale i tak powiem wam szczerze, jest to cudownie wykonana mi figurka, zarówno jedna, jak i druga. Jest naprawdę godne do dołączenia do kolekcji każdej osoby, która zbiera minifigurki, bo jest to szczał w dziesiątkę pod każdym względem. Do samych minifigurek mamy tu, że są całą masę akcesoriów. Młotek, większy młotek, oszcza, które używałem naszej minionki podczas szkolenia oraz łańcuchy bojowe. Bardzo fajne dodatkowe detale, które LEGO postanowiło nam akurat dorzucić w tym zestawie, ażeby upiększyć to całość, ale dodać też jakieś funkcje bawialne, bo nie kłamiemy się szczerze, bo założenie jest tu bardzo proste, żeby dać młodym fanom tego oto filmu możliwość zakupienia bardzo prostego zestawu, który będzie miał masę funkcji bawialnych, ale i też to będzie bardzo dobry dodatek do kolekcji różnych osób, które zbierają bardzo fajne minifigurki. Poza tymi wszystkimi akcesoriami, które tutaj znajdujemy, dostajemy też parę klocków, z których jesteśmy w stanie dodać sobie tutaj oto takiego prostego manekina szkoleniowego. Jest to naprawdę szczał w dziesiątkę, że LEGO postanowiło nam dać również możliwość zbudowania takiego malutkiego manekina i dodaje nam to kolejną atrakcję bawialną do tego zestawu, co sprawia, że ten zestaw staje się coraz bardziej atrakcyjny dla wielu osób. Również dla mnie, nie okłamujmy się. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy ten zestaw jest wart swojej ceny? Tak. I zdecydowanie tak. Za kwotę 60 parę złotych dostajemy bardzo fajny zestaw, który będzie stanowił genialny dodatek do kolekcji fana minifigurek, albo dla młodego fana, który lubi minionki. Naprawdę ma on masę funkcji zarówno do prezentacji, ale i też równie dużą masę funkcji bawialnych. Dostajemy tutaj cztery ładnie wykonane minifigurki z masą akcesoriów do nich. Jest to naprawdę bardzo dobry produkt, który LEGO postanowiło nam wypuścić z świata minionków. Naprawdę szczerze i otwartymi ramionami polecam wam ten zestaw, bo jest on warty zakupu, jak będziecie w sklepie LEGO oficjalnym, bo niestety z tego co wiem, można go dostać tylko i wyłącznie w oficjalnej dystrybucji firmy LEGO. A szkoda, na pewno znalazłby on całą rzeszę fanów, którzy by dorzucili go do swojej kolekcji, o ile by to było o wiele lepiej dostępne. A co wy myślicie o tym zestawie? Czy podoba się wam? Czy chcecie go dorzucić do swojej kolekcji? Piszcie w komentarzach. A i na ten moment dzięki wielkie za dziś i do zobaczenia następnym razem. Na razie.